Siemanko, z tej strony Rozkminator, witam w bonusowym materiale do najnowszego odcinka do dupy. Właściwie pierwszym z trzech bonusowych materiałów, ponieważ celem jest ogranie wszystkich trzech kartridży na Woody GBA. Każdy z nich zawiera ponad 20 gier. Tak więc tymi dwoma zajmiemy się w kolejnych dwóch odcinkach tych bonusowych materiałów. Natomiast dzisiaj przejrzymy sobie nieco dokładniej zawartość pamięci tego urządzenia, nie tracąc czasu. Podgłosimy na wszelki wypadek, może coś się złapie, chociaż szczerze mówiąc współczuję waszym uszom, jeżeli złapie się coś z dźwięku tego urządzenia. Prezentację zaczynamy więc od samego początku. O, ja ledwo co słyszę, tak więc wy nie sądzę, żebyście zostali pokaleczeni. Mother 1 i Mother 2, czyli Earthbound oraz Earthbound Zero. Właściwie Earthbound Zero i Earthbound. W wersji kieszonkowej, przetłumaczonej przez fanów, obie gry to JRPG osadzone w latach 80. w Ameryce. Pozwoliłem sobie tutaj zatytułować naszego bohatera dosyć swojsko. Nawet rozpocząć troszeczkę przygody. Gierka właśnie ciekawa o tyle, że czas i miejsce akcji jest dosyć interesujące. A także przeciwnicy, z jakimi się spotykamy, bo są tutaj walki z jakimiś, na przykład z nawiedzoną lampą w domu, albo tutaj no, mamy strasznego węża do pokonania. Chuj atakuje! No, wąż gryzie. O, niedobrze. Atakuj chuju, atakuj węża. Wygrałem. No, doskonale, chuj dostał expa. O, jest tutaj jakaś wielka, epicka fabuła o obcych, którzy przybywają na Ziemię, coś tam, podróż w czasie, wszechświat, zło, dobro i tak dalej. Ale to jeszcze kiedyś będę musiał odkryć, ponieważ ta gra to dosyć spora przygoda. Są tutaj trzy Castlevanie, pozwolę sobie zapuścić tylko dwie, ponieważ generalnie przy wszystkich dłuższych seriach tutaj będziemy... powiedzmy, wybierać jakieś najbardziej reprezentatywne. Nie będziemy męczyć się każdą częścią poszczególną, jeżeli mamy na przykład tam 6 Final Fantasy, to mam nadzieję, że mi uwierzycie, że wszystkie 6 działa, nawet jeżeli pokażę tylko dwie. Harmony of Darkness nie pokazuję, ponieważ nie mam tam jeszcze save'a, a intro jest bardzo długie. Natomiast w Azję Żalu oraz w Circle of the Moon pozwoliłem sobie tutaj troszeczkę popykać. W Circle of the Moon naprawdę nawet dłużej. Tak więc przyszły właściciel będzie mógł już tutaj ślinić na to, co dostanie i gdzie będzie miał save'a zrobionego i ile będzie miał gry oszczędzone. Azja, właściwie wedle tego urządzenia, Azja of Sorrow, to jest ledwo sam począteczek. Ale taki Circle of the Moon, proszę Państwa, który straszliwie chrupi, makabra. To, proszę Państwa, mamy tutaj no, 59% skończone, tak więc no, ktoś będzie miał mocno ułatwione życie. Tutaj chciałem Wam pokazać w ogóle jedną sztuczkę. Jedyny powód chyba, albo że tak powiem, jedyną przewagę, jaką to urządzenie może mieć nad zwykłym Game Boyem. Otóż, zauważcie, że w tej Castlevanii jest taki cios, który wygląda tak, że po przytrzymaniu biczyka nasza postać zaczyna sobie tak machać. W tej grze są niekiedy takie miejsca, że można się ustawić gdzieś w kącie, czekać aż na respawnujące się jakieś nie, czaszki czy meduzy czy innych tego typu przeciwników i stanąć sobie tak i nabijać punkty doświadczenia, które przydają się tutaj do wymaksowania expa i do różnych tam leveli i tych wszystkich RPGowych mechanik, które są w tej grze. Na zwykłym Game Boyu następująca sztuczka byłaby dosyć trudna do wykonania ze względu na używanie zwykłych baterii, a nie akumulatorków oraz ładowarki przez USB. W tej grze można sobie naciągnąć gumkę na przycisk B, podłączyć konsolkę do ładowarki, zostawić tak na noc w odpowiednim do farmienia miejscu i obudzić się rano z, nie wiem, w zależności od tego, na jakim jesteśmy poziomie, no to z kilkoma poziomami wyżej. De facto dla testów raz tak zostawiłem i bodajże ze 3 poziomy mi nabiło. Ledwo 3, ponieważ to już było w okolicy, no nie wiem, 20 chyba, teraz który tutaj mamy w ogóle. 32, to tam to już było chyba w okolicy 20, to już mnóstwo punktów potrzeba było zawsze do przejścia kolejnego poziomu.
No, Castlevania Castlevaniami działają. Zelda To The Past and Four Swords sobie pozwolę ominąć, ponieważ Four Swords wiadomo nie działa, ponieważ nie ma przejściówki na multi. Natomiast Link To The Past ma cholernie długie intro, a nie mam w tej grze jeszcze save'a, ponieważ mam zamiar się za nią kiedyś zabrać i... Kurde, ależ napierdziela, może nawet zbyt dużo się wam złapie tego głosu, bo głośniej ode mnie chyba grzeje. No, Link To The Past mam sobie zabrać kiedyś, mam nadzieję, przejść i podejść. No, ać wybrać tutaj. I nie będę go sobie spoilował za bardzo. Natomiast tutaj w Minish Cap... O nie, też się nie da ominąć intra. To jest największe przekleństwo wszystkich Zeld, że nie da się intra ominąć. Nie wiem dlaczego takiej funkcji zawsze brakuje w tych gierkach. No, co w jaką Zeldę nie zagram i... Nie wiem, po jakimś czasie chcę do niej po dokonaniu save'a tam po 15 minutach wrócić i zagrać od początku, ponieważ nie pamiętam kilku pierwszych minut bez tam tutoriala, to muszę przeczekiwać przez intro. Ołtarze, halleluja. To będzie trwało bardzo długo. Cięcie! O nie! Nawet bez cięcia. Jest wreszcie historia. Czy to ten... nie, zaraz. Dalsza część intra. Nie będę mógł po prostu zacząć i chociaż przejść kilka metrów. Zelda, gdzie idziesz? Pokaż dzieci w kapuście. Mam ten dźwięk. Oh, Miss Smith. No proszę. Zelda przyszła do kowala. Ciekawe, co sobie chce wykuć. Chyba Linki nie starcza ze swoim mieczykiem. O, szybciej. Bzzz. Tak to moje jest tradycyjne imię w Zeldach. Nie. Bzzz, dawaj, wstawaj. Zelda przyszła. Przyszła księżniczka, ty w łóżku leżysz? Idź. No, o, wreszcie. Proszę, jaka zacinająca animacja. Jeee, udało się. Ruszyliśmy coś w Zeldzie. Doskonale, no. Widzieliście, że gra działa. To super. To już za mną w takim razie. Dragon Ball. Dobra, ten Dragon Ball, o ile dobrze pamiętam, jest jakiś dziwny. To chyba nie był zwykły... tłukący się Dragon Ball. Tylko jakiś, kurwa, airbag? Czy zaraz, story i one on one. Może jest one on one, to jest jakieś, no... A nie, zaraz, to czy by mi się coś... pokićkało z czymś innym. To Mega Man tutaj jest jakiś chyba dziwny taki. Krillin versus Krillin, świetnie. Jeden z... versus swój zły brat bliźniak. Coś bardzo źle zapamiętałem w takim razie podczas recenzowania. No, no, jestem takim, no, zupełnie obojętnym na Dragon Balla człowiekiem, że do recenzji nawet nie złapałem gameplayu z tej gry, tylko screenshot z menusów, żeby oddać swoje antyfaństwo. Ale kurde, gierkę musiałem odpalać, bo na pewno przeczesywałem wszystko, co tutaj jest, tylko totalnie zapomniałem, jak wygląda. A, więc mamy ten Mortal Kombat z postaciami z Dragon Ball, jakieś dwa łyse noworodki, kurwa, się napierdalają, L i R coś robią, nie wiem, można sobie polatać, dobrze, że jest przesuw ekranu przynajmniej, ale nie wiem, czemu przypomina mi to jakieś gry na Pegasusa, bijatyki, wiecie, co jakiś Urban Champion, czy ten JR Kung Fu, jakieś takie małe postacie, jeszcze brakuje dźwięków tego typu, chujowy ten Dragon Ball, Golden Sun. To jest jakaś japońszczyzna, to znaczy, że poglądamy sobie kawałeczek intra i będziemy lecieć dalej, ponieważ
Tak, będziemy grać jako Kiefer. No, ponieważ zaczyna się od cutscenek i ten. Co się dzieje we wiosce. Wyciągają nas z łóżka. To jakiś stały element JRPG-ów chyba na GBA. Ciągle postać wstaje z łóżka na sam początek. Już tak, wyściskaj się, dostań super moce czy coś. Wyjdźcie, pokażcie drugą lokację. Porozmawiają się prawie jak te futraki w Star Foxie. Hej! Idźże. Zgadzam się na wszystko. Prowadź. Pada. I grzmi. Mruk okiem do fanów Zety w Skurcz. Tak. Aha. Dobrze, pozwolimy sobie opuścić, ponieważ później będzie łażenie po wiosce, w której nie da się nic, no, nic konkretnego zrobić bez rozkminienia, jak ta gra działa, tak więc pozwolimy sobie ominąć. Tu jest jeden taki jakiś normalny Mega Man i chyba jakieś dwa dosyć posrane, jak dobrze pamiętam, tak więc Mega Many może sobie rzućmy okiem dokładniej. Dokładam zresztą, że bardziej zainteresują kogoś niż Golden Sun, nie wiem czy jest jakiś, no, fandom Golden Sunów w Polsce. Tak, tak więc ten Mega Man, tak jak już tam pokazywałem, wygląda na platformówkowy wytwór. I dosyć, powiedzmy, kojarzony z tą serią chyba. Prawda, ja na przykład w ogóle nie jestem jakimś fanem Mega Mana, ale generalnie uważam, że te gry z ery 16-32 bitów wygląda bardzo dziwnie, kiedy ten koleżka dostał takie szczegółowe animacje, który tak wymachuje tymi nogami, nie wiem, jakoś gwałci to moje poczucie estetyki, nie podoba mi się. Wygląda jakby, nie wiem, zrobiony z gumy do rzucia. Z kiepskiej animacji Hanna-Barbera. Nie. Mega Man. No jest Mega Man Network. 4 Red Sun. Te genialne tytuły w menusach, To było już coś innego. O, w roku 2000X. O, to już czy w przeszłości znaczy się. Tak, zobaczmy, cóż to się działo w przeszłości. O, Mega Man w rzucie trójwym izometrycznym. Kto to widział i co to ma być? Naukowcy w ogóle. Mega Man. Pierwsza sekunda gry i nie strzela się z kulek. Co to ma być? Dialogi w Mega Manie. Kto to wymyślił? Nie, podejdź dziewczynko, pokażcie chociaż tego Mega Mana. Hehehe, co wcale nie było śmieszne. Kurwa, te mordy ich anime też są trochę dziwne. No, co ono niby miało na myśli? Dobra, przestańcie się śmiać. Dawajcie Mega Mana. No to już zdecydowanie dziwna produkcja jak na tą serię moim zdaniem. Nie rozumiem dla kogo to powstało. Jeśli jest jakiś fan gry Mega Man Network and coś tam, Boss Monster, czy jak to się zwało. To dajcie znać. Ciemność nastała, czyżbym wreszcie mógł pograć? O, coś się zaczyna. I oczywiście nie jest to Mega Man, tylko przygodówka w rzucie izometrycznym. Wyłaź z łóżka. I znowu kolejna gra, która zaczyna się wychodzeniem z łóżka. To jest jakiś trop. To po prostu musi coś znaczyć. Musi być jakiś przekaz podprogowy. Illuminati. Half-Life 3 potwierdzony. Oj, świetnie. RP, w którym odbieramy telefon. Doskonale. I rzut izometryczny i gra, w której nie sterujemy Mega Manem. Nie. Cut. Okej, okay. Następnego mamy znowu Mega Mana Mega Mana Network. Tylko że Blue Moon, czy to pewnie coś jak z Pokémonami, czy Red, Blue i tak dalej, to ta sama gra.
Tak, dokładnie, tak więc dziękujemy temu Megamanowi. Nie chcemy cię, Megamanie. Contra Advance Wars to już zupełnie inna bajka. Tak, gra przynajmniej nie zbacza z torów, do których nas ta seria przyzwyczaiła. Jest w chuj trudno i rozrywkowo za to. Jednocześnie. Uważam, że ta kontra jest przepaskudnie trudna. Nie ma tutaj Konami Code, tak więc nie można się wspomóc 30 życiami. Jeszcze tutaj jak doliczę te wszystkie opóźnienia. I zaciachy. No, nie da się ukryć, że te rozpierdzieli jest fajny w tej grze. Chociaż jak na mój gust, ta kontra jest nieco zbyt kolorowa. I właśnie w ogóle kontra jest serią, którą o dziwo, bo jedyny taki przypadek, kiedy uznaję, że 8-bitowa wersja jest najfajniejsza, gdzie się pierwsza kontra i druga są najlepsze, reszta to już są jakieś takie no, popłuczyny za to. Tyle tych Marianów. No cóż, dobra, niech będzie, ludzie lubią. Super Mario Advance 1 to jest co? Super Mario 2 zremasterowany. Mario 2. Jak ja nienawidzę tej gry. Z zupełnie innych powodów niż jedynkę. Ale dwójka też jest do dupy. Mario Advance 2 to Super Mario World i to jest bardzo dobry wybór, ponieważ ta gra jest nieco bardziej znośna. Chociaż tak jak wiadomo, moim ulubionym Marianem jest, no, Nara. Jest Yoshi's World, który również tutaj jest. Widać, że jest to mój ulubiony, ponieważ jest to jedyna z tych Marianów, której pozwoliłem sobie dociągnąć save'a do World już numer 3. Yeah. Tak więc jesteśmy prawie w połowie drogi. No i niestety w tej grze, tutaj co prawda na tym poziomie nie widać jeszcze tego najbardziej, ale w poziomach z jaskinią na przykład. W jaskiniach jest po prostu taki hardcore ze zwalnianiem. Aczkolwiek tą muzykę to słyszycie po prostu, co tu się dzieje się. Paskudstwo. Tragedia. No ale Mariany są. Jeszcze z dziwnych Mario Party to nie będziemy włączać, bo god damn it. Bez przesady. Ale Mario Kart, powiedzmy, można sobie odpalić. No momencik, ponieważ jest to jedna z niewielu gier 3D, które znajdują się na tych kartridżach, czym jestem nieco zawiedziony, ponieważ jak wiecie, na Game Boy Advance odkryłem właśnie mnóstwo nieznanych mi dotąd tytułów utrzymanych w stylu połączenia grafiki poligonalnej z bitmapową, właśnie wczesne silniki trójwymiarowe kojarzące mi się z pierwszym PlayStation poodkrywałem na Advance i no niestety tych gierek tutaj w kolekcji jest niewiele. Mario Kart nawet, no niby tutaj to nie jest Mode 7 chyba zwykły, tylko coś nieco bardziej rozbudowanego, ale... No nie mogę powiedzieć, że nie chciałbym więcej. Tak czy inaczej, no cóż, Mario Kart. Nie lubię tej gry, nara. Mario & Luigi Superstar. To jest RPG z Marianami. What the fuck? A przynajmniej tak to wygląda. Na RPG o przygodówkę, coś w ten deseń? Nie wiem, ten. Zrobiłem nawet jakieś save'a po odbyciu jakiejś krótkiej przygody. Jesteśmy na jakimś statku, którym kieruje Bowser i lecimy coś uratować i można gadać z ludźmi chyba tutaj, przynajmniej z tymi stworkami.
i tak dalej, i w ogóle. Mario widziany z góry, kto to widział? Mario vs Donkey Kong. To za to gra logiczna, logiczno-zręcznościowa, powiedzmy. W której podstawą gameplayu jest przełączanie tutaj takich przycisków, które zmieniają dostępność poszczególnych obszarów planszy. To tak, tutaj na razie jeszcze nic nie mamy zrobić, czy to już... A, nie. Terem. Coś tutaj się dzieje się. A, to porada. Wow, fuck, bierz to. To się przydało. To jak ze starych, niedobrych czasów Mariana z tym młotkiem, tak? A, tutaj mamy właśnie przełącznik. I tak dalej. Niech będzie dla potomności. Pokażemy przez kawałeczek Mario Party. Już było moment widać w recenzji, w sumie moim zdaniem tyle wystarczy. Tak, wybieramy sobie słodkie postaci, lądujemy na jakiejś planszy i słuchamy dużo instrukcji. Shroom City, niechaj będzie miasto grzybków. Tak, 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 tak. Zgadzamy się na wszystko. Już, dobra, jedź. Tyryry, nie wiem, tutaj pojedziemy. Coś to zrobiło. I tutaj. Nie wiem, co to robi. Kupimy jakiś ten. Gierkę czy coś. Nieznane sekrety. Czy chcesz dołączyć? Pewnie, że chcę dołączyć do sekretów. Come on. O, UFO! I co z tym UFO-em? Zestrzelić! Słyszałeś, że UFO ląduje? Dobry masz słuch. No, ty też. Aha. No już, pokażcie te UFO. Dużo wstępu, nie za fabuła. Nie. Szybciej. Call UFO. Nie ma co czekać. Aha, i minigierka w naciskaniu klawiszy. Świetnie. Dobra, dawać. No, góry. Do. Źle. Źle, już źle zrobiłem. Do góry, tak? Tak. Hop, tak. 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 źle. 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 Ja to nie umiem. Dobra, po Marianach lecimy City Special Forces. Trzy części. Wszystkie właściwie bardzo do siebie podobne gameplayowo. Tak więc rzucimy sobie okiem na jakieś dwie, powiedzmy, i przejdziemy dalej, ponieważ jest to jak taki już, tak jak już mówiłem, taki powiedzmy biedniejszy klonik Metal Slug'a, trochę połączony z Kontrą może, aczkolwiek dużo bardziej ślamazarny i mniej zapierdzielający, że tak powiem, co chwileczkę zresztą sobie tutaj pokażemy. Grido w masce. Jedziesz tak. Ratuj prezydenta, czy tam świat, spoko. Dajcie postrzelać. Napisy. Jedziemy, można wreszcie strzelać. Widzę, mamy karabin z pojedynczym trybem ognia, tylko na razie. Możemy co prawda za chwileczkę po zebraniu jakichś pierwszych nabojów przełączyć na full auto. No i ślamazarniej sobie tutaj będziemy rozpracowywać kolejnych przeciwników. Nie powiem, gierka wygląda przyjemnie. Te tła są całkiem fajne.
Aczkolwiek animacje jakieś takie nieszczególne, brakuje mi tutaj jakiejś krwi trochę, powiedzmy jeszcze na przykład, żeby było tak jak w Metal Slugu właśnie. Ta gierka jest taka jakby, nie wiem, zbyt grzeczna, jak na mój gust. Coś chyba nie tutaj tu się skakało, nie szło w dół. Ale nie powiem, całkiem przyjemny popykiwacz. Weźmy sobie jeszcze, powiedzmy, Special, a może i w sumie zobaczmy wszystkie trzy, a co tam, zaszalejmy. Gdyby tylko nie te długie intra. LSD, LSP, Back to Hell, dobry podtytuł, już mi się podoba. I znowu Grid of Master. A jeszcze takich dwóch koleżków mam chyba do wyboru z tym razem dodatkowych. Dobra, dobra, briefing. O, tym razem da się pominąć, świetnie. Misja. No. Stolica zaatakowana. W takim razie jedziemy. A, dobra, to w tej części w takim razie był kawałek innego gameplayu. Właśnie tutaj jest na początku. Nie chodzenie i strzelanie, tylko latanie i strzelanie. Tak, 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 tak. Jezu, ile briefingu jest w tej grze, jak na strzelankę jakąś. Po co mi tyle historii? O, teraz możemy ochraniać ciężarówki nasze. Dobra. Dawać przeszkody. Jakieś obce helikoptery czy coś. Jak widać, nadal gra jest dosyć ślamazarna w porównaniu do jakiejś, nie wiem, Ikarugi czy coś. Aczkolwiek nie powiem zupełnie, żeby mi to przeszkadzało. Jest więcej czasu na reakcję. Tak więc generalnie City Special Forces, całkiem przyjemna trylogia, mimo że kompletnie średniacka, że tak powiem. Gdyby to była gra komputerowa, to na pewno znaleźlibyśmy ją gdzieś w kiosku za 10 zł. Prawdopodobnie wykonaną przez City Interactive. Ale da się pograć. Trzecia część za to zaczyna się z rzutem... Znowu Grido. Bioterror. Żeby chcieli się podszyć pod Resident Evil tą częścią. Dobrze się nauczyli, że te, no, briefingi są długie i że można je w większości pomijać. Tutaj tylko nie chcą się nauczyć. Też się nauczyli, doskonale. Kurde, trochę mały ten helikopter jak na naszego koleżka, ale cóż. No i tutaj mamy dwa wskaźniki, które pokazują nam, gdzie należy otworzyć spadochron. O to, jakbyście nie wiedzieli. Dawać. Jej. I wylądowaliśmy na pociągu. Stąd już możemy strzelać. No. Tutaj więc gameplay zamienia się w tradycyjne City Special Forces. Czyli powolnego Metal Slug'a. Tak jak mówiłem. 5 na 10 da się popykać. Medal of Honor to jest za to jakieś moje małe gameboyowe guilty pleasure. Gra jest tak głupia w porównaniu do, no, tak powiem, głównych części, że aż strach. Ale ma jakiś swój urok. No, popatrzcie tylko na to. Graficzka jak w jakimś Metal Slugu od góry. Rozgrywka typowy Cannon Fodder plus, nie wiem, Ikari Warriors. Po prostu urocza gierka. Jak się pomyśli, że zrobili coś takiego z gry na podstawie wydarzenia, w którym zginęły miliony ludzi, no to po prostu aż się dziwnie robi. Tutaj proszę bardzo, zbombardowali naszych koleżków, ale to wszystko jest takie słodkie i w ogóle disneyowskie. O, Disney mógłby zrobić kiedyś jakiś taki film o II wojnie światowej. Swój słodki. Ciekawe, czy kiedyś coś takiego zrobią. Kaczor Donald jako nazista i Goofy jako Churchill. Nie wiem, czy Goofy by się nadawał, trochę za chudy. No, tak czy inaczej, Medal of Honor. Bardzo zaskakująca pozycja.
Ale jak najbardziej do pogrania. Lady Sia to jakaś platformówka. Pozwoliłem sobie tak określić, ponieważ dokładnie tym jest. Jest jakąś platformówką. Jest jakąś laską się tu chodzi i przeciw komuś się walczy. Majątku śmigasz na wielkie papudze. Papugie to tylko można, no, do sądu wezwać. I no, jak mówiłem, no, gierka jest totalnie bezpłciowa, totalnie nie mam pojęcia, czy jest na podstawie jakiejś magii, czy komiksu, czy coś. Wygląda jak kolejna kioskówka. Tylko, że na Game Boy Advance. Tak. Tajemnicza zakapturzona postacio. Prowadź do wyjścia. Po wyjściu naparzamy się z jakimiś przerośniętymi szczurami. No, tak więc no, bardzo dziwny lore. I umarliśmy. No cóż, no, taka tam se platformówka. No i ostatnią pozycją jest MotoGP, czyli jedyna normalna wyścigówka na tym zestawie. Tak więc, jak widzicie, generalnie zestaw znajdujący się w pamięci urządzenia można podzielić na dwie grupy właściwie. Totalnych turbo ultra klasyków, takich jak Zelda czy Castlevania, czy Earthbound, oraz kilka średniackich zapychaczy, takich jak właśnie tutaj, a, wiecie, MotoGP, czy Lady Sia, jakieś Mariany, w których nikt pewnie nie pomyślił, żeby zagrać. Wiesz, nie, może to tylko ja jestem taki normalny, że nie kręci mi granie w Mario Party. Odpowiedź nie, nie tylko ja. Ale te klasyki, które znajdują się w pamięci, są to gry zdecydowanie nie na popykam w 3 godzinki i przejdę. Tylko wielogodzinne wyzwania. W tą Castlevanię tutaj prułem dobre jakieś 10 godzin, myślę. A jeszcze daleko do końca. Pozwoliłem sobie też właśnie przejść całego Metroid Zero Mission. Jeszcze raz, tylko że to na innym kartridżu i to zobaczymy sobie w przyszłym odcinku. Ale generalnie ten podstawowy zestaw jest całkiem w porządku. Gdyby tylko urządzenie było bardziej w porządku, god damn it. Straszna szkoda, że Woody jest taki marny, ponieważ no, gdyby tylko ten dźwięk był lepszy, to nawet byłbym w stanie wybaczyć tą emulację. I nawet te głupie kartridże, ponieważ w sumie, tak jak mówiłem, za 30 dolców, czyli w przeliczeniu teraz chyba obecnie 110 zł. Znaczy, teraz się nie da kupić, ponieważ już nie ma tego w sklepach nigdzie. Zniknęło na AliExpressie, zniknęło na eBayu, cholera. Więc można było kupić w miarę tanio taką to mydelniczkę. I mówię, gdyby nie ten dźwięk, to jeszcze dałoby się przeboleć tą emulację, bo do zwalniającej emulacji to każdy jest przyzwyczajony. To wiadomo jest, że czasem może się zdarzyć, ale dźwięk to już jest niestety mocno denerwująca tutaj sprawa. Teraz jest tak przyciszony, że mnie nie irytuje, ale o Jezu. Jak słyszę te brzęki, o matko, bo nie mogę. Nie da się. Paskudztwo. No, to więc słuchajcie, był przegląd gier na Woody GBA. Gier, w które wbudowane są w pamięć tego urządzenia. Natomiast przeglądem tych dwóch kartridży zajmiemy się w kolejnych dwóch takich odcineczkach, które pojawią się w tym tygodniu. Tak więc, jeżeli trafiłeś tutaj z linku pod filmem o tej konsoli, to zachęcam do subskrypcji i oczekiwania w napięciu, co będzie dalej. Tymczasem zaś dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i żyjcie retro i szczęśliwie.